Właściwie to chodzi o zwierzyny, o ptaki. To jest cała natura. O. To jest tylko to, nie? Bo jak kosimy łąki, są zbierane, to musi być kawałek zostawiony, żeby ptaki miały wylęgi. Nie? To jest taka cała natura. No i chodzi o właściwie o ten, o całe, całą tą zieleń tam, nie? Wszystko. To tylko takie, ale to nie przeszkadza. Dlaczego ma przeszkadzać? Pomaga. Tylko, że można powiedzieć, że co niektórzy ludzie jeszcze nie rozumieją. Nie rozumieją tego. Ja to nie widziałem, żeby ktoś narzekał na to. Rolnicy na pewno nie, bo mają z tego zysk, nie? Bo to są dotacje do tego, nie? Jako rolnik jestem, to przeszkadza to w sumie. Bo wszystko, co się robi, to trzeba zezwolenia i to jest bezsens, uważam. Bobrów napuszczali, ci tylko szkodę robią, te bobry. Ryją te wały, rowy. Pan mówi, napuszczali. Kto napuścił bobrów? To ci z ochrony środowiska, ci różni ekolodzy mądrzy. Są ludzie, którzy korzystają na pewno z tego, nie? Ale jak to jest faktycznie, co wychodzi, to nie wiadomo. A w jaki sposób korzystają? Finansowo podejrzewam. Szkadza, bo to jeżeli chodzi o siano, to nie ma siana, nie? Czemu nie ma siana? No bo to już nie jest siano, nie? Bo to już jest... Dla bydła się nie nadaje, nie? To jest dobre i niedobre, no. Bo za późno się kosi, tak? Za późno się kosi, tak. Co z tego, czy tam parę groszy więcej dadzą, no to ale... No nie wiem, czy ludzie mają z tym jakiś problem, no. Nie wiem, nie orientuję się, bo dla mnie, dla takiego obserwatora to jest dobrze, nie? Bo w sumie no, jest ta przyroda nienaruszona jakoś tam w sensie, nie? A dla tych, co się chcą budować, no nie wiem, czy jest jakieś utrudnienie, nie? Nie mam pojęcia. No. Ludzie rzeczywiście, uważam, niewiele wiedzą. Niektórym wydaje się, że bardzo nas to ogranicza. Ja sama parę lat temu stawiałam dom w obszarze Natura 2000 i w niczym mi to nie przeszkadzało. Dla gospodarza jest troszeczkę utrudniony, bo on się nie może rozwinąć, nic sobie nie może pobudować, nic z tego i dlatego jest... A kto lubi właściwie rzekę i pływać po niej, no to ma chociaż taką atrakcję troszeczkę, nie? Tematyka i to, że leżymy na obszarze Natury 2000, poruszamy oczywiście na zajęciach geografii i nauczyciel biologii. Oni tutaj przy każdej okazji, że tak powiem, mówią i tłumaczą dzieciom, o co chodzi z tą Naturą 2000. Coś kojarzy, że jakiś obszar natury, w którym nie można nic budować, że taki park, coś takiego. Ale mówili wam w szkole. Powiem tak, jeden czerpie zyski, drugi mówi, że to są same straty, w zależności od tego, jak do tego podejdziemy. Jeżeli mamy pomysł na życie i jest ten pomysł związany z przyrodą, z tym, co nas otacza, to uważam, że możemy mieć z tego korzyści. Bo samo hasło Natura 2000, rejon, który jest w Naturze 2000, w jakiś sposób przyciąga potencjalnych klientów do obserwowania tego wszystkiego. Jeżeli potrafimy to wykorzystać, przełożyć na jakieś działania nasze, no to jest tylko korzyść, no bo to praktycznie marketing mamy za darmo, nie?